Zresortować w ogóle komputer całkowicie. Nie wiem, co mi się tu porobiło, ale miałem jakieś straszne problemy do tej pory, coś jest nie tak. Miałem ogólnie jakieś straszne problemy z dźwiękiem, ale chyba już się wszystko naprawiło. No dobra, zobaczmy. To sobie możemy chyba. Czekajcie, to wyłączymy, gówno. O, teraz powinno być dobrze. No. Dobra. Jeszcze muszę tylko czacik sobie pojawić. Pyk. O, już będę was widział. I możemy zacząć ciupać. Okej. Okay. Pyk. Pyk. No. Wszystko fantastycznie. Tu jest moja BMW. Może pojeździmy tam w końcu coś. O, dobra. No, chyba wszystko gra, nie? To mamy, to mamy, to mamy. No i git, możemy startować. Dobra, co my tu musimy wyjść? Idziemy do koopa, grać razem. Musimy muzykę wyłączyć. W grze. Więc muzyka. Audio. Okej. Mamy. Co, jakieś tam wyścigi porobimy sobie, no nie? Muszę wejść tylko do grupy. Okej. A nie, jestem w tej grupie. Okej. Fighting for Leader. Muszę chyba otworzyć, czy się jakoś tworzyło sesję. Zobaczmy. O, online free room. Tak. Dobra. Możecie dołączać osoby, które grają na Xboxie, które grają na PC-tach, mogą dołączać do mnie do gry. Możemy sobie pocisnąć. Patrzcie, jaka ta BMW jest świetna, Jezus Maria, super to wygląda, nie? Czy to nie wygląda fajnie? O, zasłaniam ten, czemu nic nie mówicie? Zasłaniam prędkościomierz, musimy to zmienić. Gdzie jest ta moja kamerka? No, 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 no. Kamera, kamera, o, mam. Dobra, musimy mnie przestawić. W którą stronę? W tą czy w tą? Nie wiem, tu? Na środku, tak? Czy tu? Tu? A może budzik przestawimy? Bo tu w interfejsie też można przestawić. Nie, dobra, na środku trochę będę, o. Może być? Może być. Jest git. Git malina. Jest BMW? Jest BMW, to ciśniemy. O, ale ciśnie. Ej, bo ja ją robiłem tak trochę pod drift chyba. Teraz. O, już mamy tam. Jedziemy na zlocik. Czekajcie, ja sobie włączę interfejs, żeby widzieć, kto jest kuźwa w tym. W sesji, bo tak to ja nie wiem. Okej. Lab names. Unit go skills. Notification. Designs. Okej. Okay. Ja się tu muszę zmienić. Show times. O, tu możemy sobie zmienić ten, nie? Żeby prędkościomierz, wtedy kamerkę będę mógł wziąć sobie lepiej. Teraz co poprawimy. Żeby nie zasłaniać samochodu, też mi na tym zależy. Ale zastanawiam się, która opcja odpowiada za ten. Za wyświetlanie graczy. Timeout position. Chyba to będzie to. Units. Ghost. No, o, to jest to. Dobra, udało się włączyć. No, żeby było widać, kto gra, nie? Żeby było widać, że są osoby. Pyk, a mnie przestawimy sobie teraz tu i jest pięknie. No kurde, fantastycznie. I w drzewo. No, samo się uderzyło w drzewo.
Ja od wczoraj czekałem na dzisiejszy live. No to fajnie, że się doczekałaś, Wisła. Czy zagram w Wiedźmina 3? O kurde, stary. Ja ostatnio w tyle RPG-ów gram, że nie wiem czy... O, czy pogram w tego Wiedźmina? Zrobiłem takie... O, wiecie czemu? Dlatego, że w końcu usiadłem do tego fotela. On jest taki wygodny, że to mogę sobie go trochę do tyłu. O, jeden ząbek. O, tak mnie plecy bolało od tego modelarskiego fotela. A tu mogę się tak rozpieprzyć. Fajnie. Wow. Nie no, trochę przesadziłem z tym. Zrób suprę. Kurde, nie wiem jak mam się ułożyć. Ale tak mnie plecy bolą od tamtego fotela. Okej. Mamy tu ludzku. Zobaczcie, jest sporo osób. Tutaj jest Simon. Kurde, stara ekipa. Spoko. Ja nie wiem, czy ja mam odpowiedni samochód. Będziemy się gdzieś ścigać czy coś. Spoko. Kto jest królem? Ja jestem królem? Nie, kto jest królem? W grupie Horizon. Robimy zlot, moi drodzy. Ciśniemy. Wow. Jest Dawider w Ferrarce. Jakie to jest BMW? To jest BMW M4. Nie poznajesz? Stunigowałem je, ale jest fajne. O, join event. A to jest jakaś inna ekipa. Albo my dołączyliśmy do innej tej. Jest tu parę ludzków, ale ten. Dobra, dołączamy do wyścigu, nie? Pewnie, że tak. A, drag strip. Ja chyba wiem, co to będzie. To będzie chyba to na lotnisku. Nie wiem, czy będę miał samochód odpowiedni. Tak, mam herbatkę, Piorun. O, możemy zmieniać auto. Dobra, klasa... Klasa S2. Ja tutaj miałem jakiegoś koksa na dragi. Nie pamiętam, który to był. To chyba ten był. Któryś tu był taki koksu. Dobra, Aventador, ten. Nie mam czasu już. Bierzmy GTR-a. Nie masz czasu? Bierz GTR-a. Zrób wyzwanie od widzów. Gwizdą na ciebie. To jak gwizdałem? Miałem taki klakson w samochodzie. Herbatka mistrza. Yellow River. Wszyscy na aparat dodatkowy. Wczoraj, przedwczoraj miałem montowany... Nie, wczoraj. Kurde, kiedy był piątek? Wczoraj był piątek. Wczoraj miałem montowany dodatkowy aparat tam w środku na podniebieniu i on mi uciska język w środku. Oh my god. Co oni mają za samochody? Poważnie. Chyba nie dam rady. To co jest wersja, nie wiem, wersja driftowa czy coś? Chyba mnie zostawili. Czy mam opcję bujania w swoim fotelu? Nie, nie mam takiej opcji. Biegi mi się skończyły. Łe, to nie jest wersja dragowa. Tak myślałem. Jak do nas dołączyć? Jest ekipa w Forzie, która nazywa się... Jest w ogóle ekipa Asuka Forever w Forzie. Na Xboxie jest... Xbox jest połączony ogólnie z PC-tem. Ja gram na PC-cie, ale to nie ma znaczenia. Na PC-cie jest... Na Xboxie jest jeszcze grupa ludzka V12. Tam też możecie dołączyć na Xboxie. No a tutaj mamy jakąś sesję, jest parę ludzków. Trzech ludzków jest. I sobie ciśniemy. To musiałbym furę zmienić. Fajna ta BMW-ka była, ja nie wiem. Dobra, każdy chyba może sobie zaczynać tu zawody. Czy robimy takie swoje może? Bo oni tu będą się ścigać teraz na tych dragach bez przerwy. Redstone. A chyba jak jest jeden wyścig rozpoczęty, to inni nie mogą brać udziału. Znaczy nie mogą zaczynać swoich jakby. Dobra, ja bym proponował zrobić zlot. Stwórz własną sesję. Dobra, spróbujmy. Tak zrobimy, będą same ludzki. Custom. Jak to było? Racing Games? Racing Only, ale... nie, to nie to miało być. O, prywatna, właśnie, to tam miało być. Free Room, o. Prywatna. I znajomi będą mogli dołączać, tak? Na prywatną. Weź Darta na dragi, jest OP. Tak zrobimy.
Dobra, mamy utworzoną sesję. No właśnie, zapomniałem jak się robi te sesje tutaj. Gdzie beta? Zaraz weźmiemy. Dobra, dołączyłem. I teraz czekamy na resztę. Na razie jestem sam. Teraz musimy poczekać, aż osoby dołączą chyba do grupy. Czy tutaj można jakoś... Aha, jest zaproś znajomych. Zobaczymy, kto gra aktualnie. Ja tam kiedyś dodawałem dużo osób do znajomych. Tutaj to jest takie dziwne w tej forzie, zapraszanie, Jezu, najgorzej. Dobra. Ktoś już dołączył. O, a można dołączać, znaczy zapraszać klawiaturą. Wujek gra w Simsy, lol. Tego bym się po nim nie spodziewał. Ktoś gra w YouTube'a. Zaprosimy wszystkich. Kto gra w Forze, zapraszam, ale widzę, że dużo osób jest online. Tu ktoś w Assassina, zapraszamy. Tu w YouTube'y. Zapraszamy wszystkich. W YouTube, w GTA. Co GTA? Tu dołączasz do gry. Dobra, pójdzie zaproszenie, czy się zawiesi. Kiedyś mi się zawieszało jak ten. Gram na padzie. O, poszły zaproszenia. Fantastycznie. Dobra, kto kogoś tam zaprosiłem, zobaczymy co to będzie. No nie, czemu mam tego GTR-a? Ja chciałem BMW. Są tutaj, zobaczcie, koksy. Fełaui. Ferrari, zobaczcie. Italia. Pięknie. Możemy sobie drona... Czemu mi się muzyka włączyła? Przecież wyciszyłem. Musimy ręcznie wyłączyć. O, teraz. Ja chyba zrobiłem z tego GTR-a wersję driftową, coś tak czuję. Moja suka drifci nim. Czy pamiętam jak streamowałem na live charytatywnym ja rok? Tak, w tym roku też będę streamował. Lepsza jakość niż na YouTubie. Wiesz co, ja myślę, że porównywalna tutaj na Twitchu. Nie ma dużej różnicy. Czy mam zamiar grać jeszcze Madrunnera? Gdzie każe... Tak, wiesz co, Wisła, możemy pograć razem, nie ma problemu. Właśnie myślałem, żeby odpalić na streamie tego Madrunnera, bo to się gra, wiesz, kilka godzin, nie? Więc na streamie to będzie fajna zabawa. Połączymy to z modelarstwem też może. Zobaczymy, no. Dobra, chodźmy może teraz na jakiś wyścig. Poczekamy, aż więcej osób dobije i potem zrobimy zlecik. Nie? O, już mamy parę osób. Mamy 6 osób, łącznie ze mną. Więc to jest całkiem spoko. Teraz... Czekajcie, bo chyba tutaj muszę dla całej grupy utworzyć. To się Y-kiem chyba robiło. O! Właśnie, grupowy cel. Teraz możemy jechać razem. To jest tam. Pamiętam jak nagrywałem My Summer Car? Tak, pamiętam. Było jakiś czas temu. Ale nie chcę do tej gry wracać, bo ona strasznie zbugowana była. Dawaj E30. E30 na drifty by się porobiło, nie? Ja już tu skończyłem biegi. Musimy jechać na przełaj trochę. A nie, to jest droga jakaś. Jedźmy sobie tu. Czy to jest GTR? Tak, to jest Nissan GTR. R35. Ma być My Winter Car. Aha, nieźle. Ja myślę, że tą grę bardzo Bonkol wypromował, nie? To jest jego taka teraz główna seria. Są takie mody, raz Bonkol próbował. Fajnie. No, właśnie My Summer Car bardzo fajnie prowadzi Bonkol. Możecie do niego zajrzeć. Dawaj E30 na drift. Spokojnie, na razie wyścigi. Ja chcę pościgać się z ludzkami. Niech mi ktoś w końcu skopie dupę. Po kafe Wowie. Zaraz tu się spotkamy pewnie przy tej... Co my tu mamy? To jest... Aj, zapomniałem jak to się nazywał. Ten samochód. Dobra, ciśniemy. I... O, przepraszam, nie mogłem wyhamować. Dobra, klasa S1.
kolizje włączone, startujemy. Co ja biorę? Co by tu wziąć? O, shit, mamy huligana. Biorę, huligana biorę. Kup Kenizega Regere na drag albo na teren. Musimy kupić, bo to jest taki samochód reprezentujący Need for Speed'a, a w tej grze też on jest. I chyba mam dosyć hajsu, żeby go kupić. Dzięki Wisła za linkacz. Muszę boty ustawić tutaj jakieś, żeby linki wysyłały. 320 i odcięcie. No zobaczymy, ile mój ten huligan wyciśnie. Regere na teren zrobić? By było dziwne. O, muszę sobie fotelik jeszcze ustawić. Bolą mnie teraz plecy, nie wiem jak się ustawić, naprawdę. Będę sobie brał ten fotel do modelarstwa też, bo nie dam rady. Oh shit! Muszę sobie zrobić soundboarda tutaj na streamie i będę dawał takie oh shit. Zajebiście mi się to kojarzy, naprawdę. Czy ja jestem trochę zielony na tej kamerce? Tak mam wrażenie, że trochę jestem. Czy jutro będzie stream? Ej, wiecie co, ja zobaczę, czy czasem nie ten, nie spadła ta. Czekajcie. Sorry, green screena muszę. Nie. Cały ten mój mechanizm się trzyma, więc dobrze. Ja bym to tak zostawił. Tak, ja też bym to tak zostawił. No i próbujemy wygrać. Ale brzmią te fury, nie? Dołączyło trochę osób, fajnie. Supra, proszę bardzo. O, pominęła checkpoint. Ale dałem ciała. Dobrze się jeździ w starą, dobrą Forzę. Zatrąbił mi. Ciśniemy. No to jest trudny wyścig. Ło! Co to było? Jakiś samobójca. Ej, daje radę ta pruszawka, co? Niby się wydaje taka stara, ja ją trochę tam potuningowałem, nią się fajnie jeździ. Daje radę. Tutaj chyba, z tego co pamiętam, pruszawki były te nowe zwłaszcza, bo był taki dodatek do Forzy. I te nowe Porsche'ówki bardzo fajnie się nim jeździ. GT3, RS. No, to się fajnie jeździ. Ja kiedyś robiłem te tuningi sobie, żeby tymi autami się spoko, ale no ta Porsche'ówka nie ma super dobrego przyspieszenia, nie? No, ale i tak się trzyma w miarę stawki. Gdybym tam lepiej te zakręty pokonał, to by było dobrze. Dobry jest ten samochód. Tylko umiejętności brak. No, nie no, daję radę. Dlaczego nie biorę zakrętów driftem? Człowieku, to nie jest Need for Speed. Tutaj się tak nie da. Jeśli chcesz dojechać na metę w jakimś tam rozsądnym czasie. I patrzcie, i będzie wyprzedzanie, huragan. Nio. Jasiu mnie wyprzedził, pięknie.
Po zakończeniu fabuły w Paybacku mam jeszcze taki niedosyt. Ja też, ale mam nadzieję, że będą jakieś DLC. No tak przynajmniej mówili, nie? Znaczy było pokazane na końcu gry, że będą jakieś nowe rzeczy. Im więcej samobójców, tym mniej samobójców. Dokładnie. To co, kupujemy Regerę, tak? Ja miałem kiedyś ten samochód, ale go nie ogarnąłem. Może teraz się uda. Dobra. Wbijamy do garażu. Pyk. Czy będę robił wulkana w Paybacku? Nie podoba mi się specjalnie wulkan, ale możemy go przetuningować. Myślę, że zrobimy sobie taką serię odcinków, gdzie będziemy tuningować wszystkie samochody. Pytanie, kiedy ja znajdę na to kasę? Musimy na streamach sobie zarabiać kasę, a na tym... A na odcinkach będę tuningował. Dobra, szukamy. Koenigsegg był już. Jest. Regera. Ile to kosztuje? 2 miliony. No, starczy mi, ale kurde. Tak, Regera się strasznie ślizga, wiem o tym. Już ją miałem kiedyś. Nie polecam. Kolory sobie wybierzemy jakieś. Tak, czerwony. Dajmy sobie jakiś specjalny. No ślizga się ten samochód. Nie ma co ten, nie ma co ukrywać. Jest straszny, nie da się tym jechać. Ale zobaczymy, może coś tam wygram. Co to? O, jesienne malowanie. Nie no, ja bym dał tutaj jakiś kolor taki ładny. Jakiś stalowy. O, może taki. Polerowane aluminium. Dajmy coś takiego. Dobra, kredyty kupujemy. Dawaj w negatywie. Tu się chyba nie da w negatywie. Czy pojeżdżę później Aventadorem? Pewnie. Spróbujemy. Powinni dać Tico do Forzy. No jak dali tego trzykołowca, to Tico też by nie zaszkodziło, nie? Dobra. To mamy. I teraz, tak, tu możemy zajrzeć pod maskę. Czyli wiecie, jak działa ten samochód. Czy nie wiecie? Działa fantastycznie. Nie no, nie, mamy tylko jeden bieg. Mamy skrzynię z jednym przełożeniem. Nie wiem, tam chyba 1 do 24 czy coś takiego, bo już nie pamiętam dokładnie. Przełożenie takie mamy. Mamy silnik spalinowy, chyba jakąś tam turbo doładowaną V8. I mamy... I mamy jeszcze silniki elektryczne, które wspomagają przyspieszanie od 0 do 50. Jakoś tak. Dobra. Spróbujmy bez tuningu. Wow, jak się fajnie mieni, nie? Właśnie ile osób jest? 11 osób łącznie ze mną. Chciałem biegi zmieniać na początku. Jezu. My to okiem znamy. No proszę, proszę. Ej, ja zauważyłem, że serio są tutaj mega, znaczy bardzo małe opóźnienie na Twitchu w porównaniu do YouTube'a. YouTube też teraz wprowadził takie opcje mniejszego opóźnienia, ale Twitch kurde rozwala system, serio. Dobra, wiecie co? Wejdźmy sobie na mapkę, wyznaczymy cel grupy i zrobimy sobie jakiś wyścig. Zobaczymy, czy dam radę tym Koenigseggiem. Tu mamy coś fajnego, więc musimy zawrócić. Jak się tu zawraca? Okej, okay, wiem już. Musimy bieg zmienić. I jedziemy. Trochę mi przeszkadza to menu, ale chcę, żebyście widzieli ile osób tutaj w grze teraz. Dziwnie się jedzie samochodem z jednym biegiem, bo masz takie... Kurde, już 300 na godzinę jadę, ja nie mogę. Kiedy? Co? Patrzcie na to, patrzcie jak on pruje. 4 paki spokojnie wyciśnie na jedynce. Czy no, nie powinno się mówić jedynka, po prostu jeden pierwszy bieg, no. Albo bieg do przodu, jak w tym, w automatach. Dobra, spróbujmy. Goliata sobie możemy pojechać, bo chyba możemy, nie? Gdzie jest moja Regera? O! O!
Tak ma być. No Goliata sobie pociśniemy Regerą, zobaczymy jak mi pójdzie. Kiedyś sobie nie dawałem rady, bo mało też grałem, nie? Jeśli chciałbyś streamować jednocześnie na YouTube i na Twitchu, to polecam tą stronę. Znam tą stronę. Ale to nie zda egzaminu. Wolę mieć jednak te streamy na tym, na Twitchu, na jednej platformie i jednej się trzymać. Ogarniać to, co się dzieje tutaj i tyle. A teraz mogę odpalić też streama na YouTubie, żeby przekierować osoby tutaj. Kup najgorszy wóz z Forza Horizon 3 bez ulepszeń i wygraj nim wyścig z najgorszymi botami. To by był długi wyścig, bo najgorszy samochód chyba jedzie maksymalnie, nie wiem, z 80 na godzinę? Słabo. Najlepszymi botami to też słabo. Słabo to wygląda. 400 km na godzinę na jedynce. Na biegu do przodu się powinno chyba mówić. Bardziej poprawnie by było, nie? Niż jedynka, no bo jedynka to jak nie mamy dwójki, no mamy tylko bieg wsteczny. To bieg do przodu i bieg wsteczny. Bieg przedni, bieg wsteczny. Dobra, spróbujmy. Potem Goliata pociśniemy. No, ciężko. Start ciężki mimo wszystko. Ale przyspieszenie kozak jest. To jest niesamowite, jak ten samochód przyspiesza. Audi S5? Czy RS5 chyba? Patrzcie jak przyspieszą, no doganiam. Tylko, wow, co to było? Tylko trzeba się bardzo w tych zakrętach, nie? Pomieścić, bo tak to jest ciężko, żeby... Znaczy tym samochodem ciężko się skręca, krótko mówiąc, no. Hamulce są dobre, wszystko fajnie. Przyspieszenie kozak. Ale właśnie. Zakręty, nie? Jak jazda na łyżwach. Nie no, na łyżwach to jeszcze spoko. Właśnie, muszę gdzieś na łyżwy skoczyć. Dawno nie jeździłem. Wezmę kamerkę GoPro. Znowu rozwalę zegarek. Jak 2 lata temu? Chyba 2 lata temu byłem ostatnio na łyżwach. Czy rok temu? Już nie pamiętam. Wziąłem GoPro ze sobą i tak upadłem na rękę, że zegarek mi się popsuł. To był taki sentymentalny prezent. Dosyć. Lubię go. I naprawiłem go sobie już, no ale długo był zniszczony. Jest trudno, ale się nie poddaje. Trzeba bardzo ostrożnie jechać. Na Goliacie powinno być bardzo fajnie tym autem. No trochę przesadziłem z tą prędkością tutaj. Jezu, przyspieszanie jest niesamowite. Jakbyś jechał Teslą, która przy okazji fajnie brzmi. I w sumie Koenigsegg lepiej skręca niż Tesla mimo wszystko. No Tesla nie jest sportowym samochodem, jest to samochód rodzinny. O niesamowitych osiągach, tak? Ale słabym też zasięgu, krótko mówiąc. No nic, no Tesla, masz sobie taki samochód, który przyspiesza zajebiście, ale zasięg ma około 400 albo 300 km i to przy dobrych warunkach pogodowych. Czytaj, jak nie jest zimno. Jak jest zimno, to ten zasięg się zmniejsza. Jak używasz klimatyzację, zasięg się zmniejsza. Wszystko, co wyczerpuje energię, nie? No i co? 4. pozycja. Myślę, że całkiem spoko. Okej. Okay. Gitara. Kup Renault Clio 1 albo Citroena C2 na maxa. Trzeba go zrobić najpierw. Jak dołączyć? Jestem w ekipie Asuka Forever. Chyba powinno ci gdzieś tam wyskoczyć. Ja pierdzielę, ten Viper to masakra. Kiedyś tym Viperem wymiatałeś, pamiętam. A teraz to jest masakra, nie? Dawno się nie grało, to jest tak. Kiedyś pamiętam, Dawider, miałeś tego Vipera i rozwalałeś wszystko. Wszystko od morza do gór. Nie było na ciebie mocno. I sobie kupiłem tego Vipera i kurde, każda ściana moja była.
Dobra. O, Forza to ukończyłem. Jedziemy na Goliata. Zobaczymy, jak mi pójdzie. O, ktoś wziął sobie ten one to one Koenigsegga. Ja cię muszę wycofać. Zobaczcie. Nie, to jest one to one? Czy... Nie widzę dokładnie, bo jest ciemno. W tej Forzie fajne jest to, jak jest ciemno, nie? Widać tylko to, co właśnie powinno być widać w rzeczywistości. To jest tak, jak w rzeczywistości. To jest super w tej grze. To jest jedyna gra, która właśnie tak ekstra odzwierciedla światła, nie? Realnego samochodu. Tak, jakbyśmy sobie wzięli kamerę z kokpitu. Jak się tu bierze kamerę z kokpitu? A, tutaj. O. Mamy tak doświetlone, jak się spojrzymy za siebie, ciemno, nie? Widać tylko światła jakiegoś innego samochodu. To jest mega, mi się to strasznie podoba w Forzie. Chyba wspominałem, że nie lubię jeździć na tej kamerze. Dobra, ciśniemy na normalnej. Dla mnie normalnej. Dobra, jedziemy już normalnie, no. Chciałem się tylko pozachwycać trochę. Ślizga się ten samochód, no nie ma co ukrywać. Trzeba wejść w taki dobry rytm i będzie dobrze. Skupić się na pokonywaniu zakrętu. Akurat się przede mną pojawił, no. Kurde. Ciśniemy. Dobra, ja tu 4 paki polecę. Patrzcie na to. O kurde. Co się dzieje? Jak podskakuje, nie? Nie, no nie będzie 4 paczek. Nie dojechał. O, nie tu wcelowałem. No, ciężko. Jak już się rozpędzisz tym samochodem, to ino roz. Potem to już jak kula do kręgli. Leci! A tutaj macie też fajne... Ktoś napisał na przykład Supra, zobaczcie. I są jakieś tam emotikony do tego dodał. Właśnie tu na Twitchu można takie fajne rzeczy robić na czacie. Jak się nazywa ta playlista na Spotify? Kurde, wiecie co, jest taka komenda tutaj. Musimy ją sobie ogarnąć. O, zobaczmy, jakie mają samochody. Jest tak, jest Viper. Jest Murcielago. Jest Cinque. Jest BMW M4. Z tyłu za mną. Tutaj przyjechało Sesto Elemento chyba. I za mną... Nie, to jest Agera chyba. Agera R chyba to jest. Nie wiem, zaraz zobaczymy. Będzie chyba lista samochodów czy coś. No i pięknie. Zlocik jest. Ten samochód na drifty robić? Mieliśmy robić na offroady. Dobra, ale wiecie co zrobimy? Damy sobie klasę Hypercars. Dajmy sobie 5 okrążeń? Nie, bez przesady. Dajmy sobie... Chodzi mi o klasę S2, żeby ktoś tam nie wybrał czasami klasy S1. Dobra. Chyba to będzie pyk. No i S2 właśnie. O to mi chodziło. Teraz settings. 2 okrążenia czy jedno? Dajmy 2. Evening. Early night. Sunset. Albo. Morning. Clear. Dajmy drużyny. Kolizję, klasa i OK. I startujemy. No i spoko. Biorę Regerę. Zobaczymy, jak pójdzie. Muza się włączyła. Tutaj jest jakaś komenda. Ja sobie dodałem taki dodatek na czata, na Twitcha. I on pokazuje. I on pokazuje, jak ten. Jaka muzyka leci.
Muszę sobie tego Twitcha jeszcze dobrze ogarnąć, bo tutaj fajne rzeczy można robić właśnie na streamie. I czemu nic nie mówicie, że ta kamerka jest ustawiona, he? No ludzie, ludzie. Czemu mam tutaj takie odcięcie? O, tak ma być. Wszystko ma być równo. Ma być perfekcyjnie. Jak dzisiaj na modelarstwie. Jaki jest najszybszy samochód? Oj, wiesz co, do tej pory nie wiem, jaki w Forzie jest najszybszy. Chyba każdy da się zrobić tak oksa. Mój nie jest porobiony nawet do końca, ale chcę pojeździć tym standardowym, zobaczyć jak mi pójdzie. Nikt właśnie nie jeździ tą Regerą, wiecie? To jest podejrzane. Ja wiem czemu, bo ona jest trudna. Oj, strasznie nią rzuca. Dobra, jeszcze się trzymam. O, świetnie, no świetnie. Myślałem, że mnie jednak nie obróci. Jestem ostatni! Jest, udało się. To chciałem osiągnąć. No, jeszcze chyba jakoś podgonimy. Dobra, ciśniemy. Nie wiem, bo tutaj ludzki też są dobre. Nie ma żartów. Jest, jak ten samochód ciśnie, to jest szok. Wow, muszę się skupić. Tutaj jakiś wypadek, Jezu. Cały czas chcę te biegi zmieniać, no. Ojej, trochę źle pojechałem. Ale zdążyłem wyhamować jako tako. Udało się. Było blisko. Dobra, ciśniemy, ciśniemy. Tutaj taka hopka jest. Można skończyć nieźle. Coś tam driftuje, no. O, wypadłem. Zmieściłem się w tym zakręcie, udało się. No i obstawiamy, ile Regera wyciągnie. Zaraz będzie długa prosta na standardowych ustawieniach, bez żadnego tuningu. Ile poleci? Ja myślę, że 4 paki, tak 404 powinna pójść. Zaraz będzie długa prosta i tam na pewno sprawdzimy to. Jeszcze nie tu, jeszcze będzie zakręt. Tutaj taki dosyć długi, trzeba na nim uważać. Cyk. Dobra, już mamy 400. Mówicie?
I czuję, że jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa. Tutaj będzie dopiero ta prosta. Ale tam już chyba mieliśmy maksa, nie? Bo się skończyły obroty. Bieg się skończył. No, 404 chyba było na maksa. Nie, tam było 404. Ktoś napisał 412, 416, nawet 15, 20, nie no, za dużo. Byśmy musieli troszeczkę ulepszyć tą regerę tego Koenigsegga. Osiet. Tutaj trochę polatałem. Ale ciśnie, nie? Ciśnie auto. Trzeba mu przyznać. Tak trzeba. Bardzo powoli. Każdorazowe mocniejsze dodanie gazu kończy się źle. Trzeba uważać naprawdę w tym samochodzie. Mamy tutaj tak dużo mocy, tyle przyspieszenia. Jak już go ustawimy na wprost do drogi, robi taką robotę, że szok. Piękniusio. Nawet jakoś poszedł ten zakręt. Taki trudny jest, ale najtrudniejszy zakręt jeszcze przede mną na tej trasie. Jeszcze jest tutaj taki, który mnie po prostu boli za każdym razem. Spróbujmy. Tutaj jest jedno skrzyżowanie, gdzie trzeba praktycznie do zera. Gaz, 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 gaz. O, i ten zakręt mnie zawsze bolał. To jest okropny zakręt. Bo wydaje się taki gładki, masz dużo niby miejsca, żeby go pokonać. A tu dupa. Trzecie miejsce mam, wow, jestem zszokowany. Czy podgłosimy trochę dźwięk gry? Wiesz co? Teraz ciężko. Okej, chcieliście, żebym pokonywał zakręty driftem? Proszę bardzo, jeden mi się udał. Okej. Teraz będziemy jechać bardzo, bardzo szybko przez miasto. O ile się uda. Bo chodzi mi też o to głównie, żeby jechać czysto. O, i teraz jest ta długa, długa prosta. Chyba nie ma ruchu ulicznego. A jeśli tak, to zobaczycie, jak tutaj będzie wszystko zapierdzielać przy tej prędkości. Jest dużo elementów na poboczu. Kurde, normalnie szok. Jak ten samochód szybko rozpędza się do tych 400 km na godzinę. Ale tylko jeśli mamy prostą, dobrą. Nie no, nie jeździ się tak źle. Myślałem, że będzie dużo gorzej. Gorzej sobie zapamiętałem ten samochód. To na pewno. Ohohoho, wyleciałem. Okej. Nie ma ruchu, tak, zauważyłem właśnie, że nie ma ruchu. Teraz trochę drastyczniej spróbujmy z tymi zakrętami. One są dosyć gładkie, to trzeba tutaj w odpowiedni rytm wejść i da się je fajnie pokonać. Ktoś wyleciał, wow. Drugie miejsce, nice. Zobaczymy na jak długo.
No, jakoś idzie, nie? Nie jest źle. Szkoda, że podczas wyścigu nie można streamingować samochodu. By się mu dołożyli parę koni. Teraz to ciężko. Chodzi o prędkość maksymalną. Mogłaby być trochę wyższa, nie? Tam jest kilka takich prostych, gdzie się osiąga tą maksymalną prędkość. Dawider widzę, że już na plaży jest. Wjeżdża powoli, było widać z daleka na mapce. Nie no, już przejechał tam, kurde, spory kawałek. Zaraz my też będziemy zjeżdżać. Oj, teraz dopiero się zacznie. Tutaj stracę pozycję chyba. Nie mogę tutaj szybko jechać niestety. Bo będzie rzucać, bardzo rzuca na piachu, wiecie. Może by się udało jakoś stuningować tą... tego Koenigsegga, ale jest... jest ciężko na piasku, bardzo. Za każdym razem jak rzuca, jak już czuję, że tracę kontrolę nad autem, trzeba puścić gaz. Dobra, no i mamy pierwsze okrążenie. Czy opłaca się kupować na święta GTA 5? Wiesz co, to zależy, jak nie grałeś w GTA 5 nigdy, to na pewno spędzisz tam dużo czasu i będziesz się fajnie bawił. Ale... Ale... No to już jest stara dosyć gra. Można tam jeszcze dużo się pobawić w online. Widzisz, cały czas jeszcze wychodzą aktualizacje. Mało która gra tak naprawdę jest aktualizowana tak długo i na takim poziomie. Zobacz, GTA 5 wyszło w 2012 roku, czyli 5 lat temu, prawda? Na pierwsze generacje konsol, znaczy no, na konsole drugiej generacji właściwie, czyli Xbox 360 i PS3. Wow, wow, wow. Było blisko. No i moim zdaniem teoretycznie warto, nie? Ale z drugiej strony są też inne fajne gry, w które możesz sobie pograć i które możesz kupić na święta. Ajajajajajajaj. Nie no, chyba zaprzyjaźniłem się z tym Koenigseggiem. Idzie całkiem spoko. Myślałem, że będzie dużo gorzej. Nawet jak teraz coś spierdzielę, to do tej pory szło mi, moim zdaniem, fajnie. No właśnie, wszyscy na początku tak mi zostawili z tyłu, a ja sobie przed tymi zakrętami dosyć mocno hamowałem i bardzo zwalniałem, przed każdym zakrętem. A jednak ten Koenigsegg mocno nadrabia też na prostych, nie? I udało się podgonić resztę właśnie. O, i właśnie ten zakręt wtedy spieprzyłem, bo go wziąłem od wewnętrznej. Zobaczcie, o ile lepiej pojechałem go teraz. Nie wywaliło mnie w ogóle. Dobra, trochę zwolnimy, zwolnimy. Okej. Okay. Pięknie! Kurde! Elegancko! Czy ma ktoś rower marki Between? Wiecie co, te rowery marki Between, bo to są dekatlonowe, one wyglądają całkiem spoko. Znaczy, jeśli chodzi o szosy, nie wiem jak tam MTB, ale szosy wyglądają spoko, jak sobie je patrzyłem. Zresztą szosa, nie wiem, wiadomo, im lżejsza, tym lepsza. Ale ja nie mam jakiejś tam najlepszej szosy na świecie. Niektórzy mówią, że to jest rower bardziej... no, jak to się mówi? Turystyczny, o! Ale mi się na niej świetnie jeździ, chociaż wsiadłem sobie na taki rower, raz kolega kolarz przyjechał i dał mi do pojeżdżenia chwileczkę. Rower, na rowerze, który kosztował 15 tysięcy, był zdecydowanie niższy od mojej szosy, która jest jeszcze niższa od mojego roweru MTB. Powiem wam, kurde, byłem w szoku, jak ten rower się toczy, jaki on jest niziutki, jak fantastycznie się na nim czułem. To było niesamowite. I jest różnica naprawdę między takim rowerem wysokiej klasy, a takim rowerem no, z średniej albo niskiej półki. Jest naprawdę ogromna różnica. Ciśnie Targera, nie? Diabełek. Ciekawe do ilu... bo ona jeszcze ma sporo opcji tuningowych chyba, znaczy punktów jeszcze mamy sporo do wykorzystania tych tuningowych.
I myślę, że można ją jeszcze nieźle podnieść. Zobaczcie, jak to ciśnie. Kamera z kokpitu nie jest taka atrakcyjna, nie? Najlepsza jest ta. I wszystko się rozsmywa. To było zawsze coś, co mi się mega podobało w Fordzie, że tak świetnie jest pokazany ten efekt prędkości. No, to jest najlepsze, co może być w tej grze. Naprawdę. Ja dlatego właśnie kupiłem konsolę i dla tej gry. Dla Forza Horizon 2. Trójka wyszła już na PC-ty, to mamy tą mega jeszcze płynność. Jeszcze lepszy jest ten efekt, ale sami widzicie na streamie, jak to zapierdziela. To jest szok. Trzeba ostudzić silniki i zrobić jakiś zlocik, nie? Ej, może to tylko ja, ale wiecie co, do takich samochodów jak Regera niespecjalnie pasuje mi jakieś malowanie. One bardzo ładnie wyglądają w jakimś po prostu fajnym kolorze. Może niekoniecznie ten, jak to można, polerowany, nie polerowany. Walcowany aluminium, jak to się nazywa? No, powiedzmy to takie aluminiowe malowanie, co ja teraz mam, ten kolor aluminiowy na tym samochodzie może nie do końca pasuje. Ktoś mnie podgonił, patrzcie. Świetnie, będę miał rywala w końcu. Próbujemy. I też Koenigsegg. Zobaczymy, jak pójdzie. Może uda mi się podgonić. Ładnie cisnął. Będzie rywalizacja w końcu. Nie wierzę, no. Jak wchodzi rywalizacja, to zobaczcie, wyłącza się mózg. I już dupa. Ech, ale dałem czadu teraz, no nie. Jak mogłem tego zakrętu nie pamiętać? Tak mi fajnie szło. Jeden zakręt spieprzyłem, to nic. Może jeszcze jakoś to będzie, zobaczymy. Czy będą live'y z GTA 5? Tak, najbardziej. Chromowany jest kozak do tego. 9 na 10. Ja wiem. Chyba by się za bardzo odbijał, nie? Dawider wystrzelił. Tak, już jakiego już nie ma. Kurde, zagapiłem się na czat. Ale się zmieściłem jakoś. Jakoś się zmieściłem, jest dobrze. Siema, siema! Ła! Chyba nie mogę się patrzeć na ten czat, a chcę. Dobra. I będą 4 paki lekko. O, ale zostawili mnie. No trzecie miejsce to i tak dobre będzie. Ło, wow, ale poszedł. Jezus. Jak to wygląda? To jeden z takich lepszych momentów jest, nie? W Forzie, kiedy grzejesz, jesz pełną prędkością, masz dużo kontroli nad autem. Jest fajne. Ciekawe, jak to moje Mitsubishi się klei. Chyba okej. Okay. Ja bym to tak zostawił. Nie, no musimy streamka odpalić, jak będę to sobie robił. Chyba jutro rano coś odpalę. Nie wierzyłem, że to wyhamuje, kurde. Starałem się nie blokować kół, leciutko. Potem coraz mocniej dociskałem hamulec, udało się. Pewnie tarcze całe czerwone były.
Teraz nie zobaczę, bo kurde, trzeba jechać do przodu, a nie... Kiedy malowanie rowera? Wiesz co? Ej, właśnie, mam do was pytanie. Bo mój nowy kanał, Ludzkie Rzeczy, chciałbym takie rzeczy też DIY tam robić, bo to są właśnie o sprzętach, o takich tych. I malowanie rowera właśnie tak myślę, że bardziej pasowałoby na kanale tym Ludzkie Rzeczy, co? Czy na głównym kanale? Bo chcę zrobić taki odcinek, jak będę malował. Najpierw pomaluję szosę, w sensie rower szosowy, a później właśnie MTB. Przemaluję je na matowy czarny. Pewnie, że tak. Tylko nie wiem, czy na kanale... Myślę, że na kanale Ludzkie Rzeczy będzie lepiej. Dajcie znać tutaj na czacie. Jutro bym się właśnie wziął za rozkręcanie, tak gdzieś po południu, w okolicy południa. Kurde, oczywiście. Dawaj na Ludzkie Rzeczy. No tak myślę, że tam będzie nawet lepiej pasować. O, nie dojadę. Kurde, Dawider, zobaczcie, jak posprzątał tutaj, nie? Posprzątał elegancko. Czyli co, na Ludzkie Rzeczy mówicie, tak? No kurde, piorun wystrzelił nieźle. Dawaj na główny. Ja myślę, że na Ludzkie lepiej, bo ja taki ten kanał planuję też właśnie rozwijać, że tam będą, że na Mów po Ludzku będą tylko, wiecie, gry, nie? Gry i może tam jakiś sprzęt do gier ewentualnie, coś takiego, ale głównie sprzęt, jakieś tam DIY, takie rzeczy, wolałbym jednak na Ludzkich Rzeczach robić. Jakieś tam malowanie właśnie rowerka czy coś. Myślę, że to by było fajne. Mamo, nie sprzątaj, Dawider pozamiatał. No kurde, to było grube. Na Ludzkie Rzeczy będzie spoko. No to chyba większość właśnie na Ludzkie Rzeczy tutaj głosuje, więc chyba na Ludzkie będzie najlepiej. Jak się daje suba? U mnie jeszcze subów nie można dawać, bo ja nie mam tego kanału premium, tutaj trzeba mieć jakieś ten... Ale na Ludzkich Rzeczach możecie dać już dzisiaj suba. Tutaj na Twitchu mówię, że jeszcze mam to chyba wyłączone. Ale będzie niedługo, jak będziecie chcieli subskrybować. Dobra. Jedziemy stunigować furę. Widzę, że nie tylko ja chcę to zrobić. Spróbujmy, zobaczymy, co z tym Koenigseggiem da się zrobić. I zrobimy zlocik. Ja tutaj już ustawię, gdzie będziemy zrobić zlot. Powiedzmy, zlot zrobimy na lotnisku. Nie, to jest takie zbyt popularne miejsce. Zróbmy sobie zlocik. Gdzie tu jeszcze taki fajny parking jest? Gdzie tu jeszcze jest fajny parking? Może tu? O, i byśmy sobie porobili tych króli, co? Tam te rzeczy. Te zarażanie i tak dalej. Ja tego niespecjalnie za tym przepadam, ale dawno czegoś takiego nie robiliśmy. Okej, okay. Tu będzie cel grupy. Ja się tam zaraz pojawię. Tylko stuninguję Koenigsegga mojego. W mieście na parkingu. Wiem, to jest też takie miejsce charakterystyczne do spotkań, no. Lucek, czat jest teraz po lewej stronie, wcześniej nie było. Wiem, na chwilę włączyłem, bo tutaj będziemy sobie tuningować, wiesz. Zobaczymy, co możemy zrobić z tym samochodem. No niewiele, jak widać. Na pewno opony można polepszyć. O, tak. Opony się przydadzą. Dajmy sobie z napisem. Możemy dać szersze, też się przyda. No, przyczepność się zwiększy. Patrzcie, jakie felgi wykokszone ma. Możemy dać większy cal, fajnie. Ekstra. Będzie trochę cięższe auto, ale co tam. Dyferencjał, możemy sobie później coś tam jeszcze polepszyć. Ej, w zasadzie patrzcie, jeśli chodzi... Co to było? Jeśli chodzi o osiągi, to my tutaj nic nie możemy zrobić, jeśli chodzi o moc, nie? Możemy obniżyć, czyli głównie prowadzenie możemy polepszyć. I możemy troszeczkę odciążyć. Teoretycznie powinien być lepszy, nie? No i teraz mamy porobione auto dopiero. Niedużo było tutaj tuningu wizualnego, niewiele mamy, prawda?
Jaką grę wyścigową polecasz na peceta? Wiesz co, Forzę polecam. Niedługo będzie The Crew 2, też kurczę, będzie Koksu na pewno. Tak myślę przynajmniej. No ale zapowiada się giera naprawdę kozak. Zobaczmy, co tutaj proponują. A więc tak. Rekomendowane. Ford Escort RS, mówicie. Dawaj jeszcze Golfa. Porobili tu jakieś malowania. Policyjna, zobaczcie. Dobre. Wow. Może takie coś. A tu złote, takie wykończenie. Wow. Zobaczmy, jak to wygląda. Tylko moderatorzy mogą wklejać linki. No tak. Czyli nagram jeszcze jakiś filmik o Bogusiowej BMW M3E92? Zobaczymy. Bierz policję, Lucek. Ej, zobaczcie, jak się długo pobiera. Masakra! Ile ten gościu tam nałożył tych naklejek? Citroena C2. Lepiej C4 od razu. Jak kupować, to bombę od razu. Co? The Crew przesunęli premierę na wrzesień 2018? No nie gadaj. Miały być w pierwszym kwartale, co jest? O kurde, rzeczywiście, ale beka. Musimy czekać rok. No nie. Przerąbane. Na The Crew 2 będziemy czekać jeszcze rok prawie. Oh, shit. A ja wiem, czemu oni tak zrobili. Bo pierwszy kwartał roku 2018 to jest taki martwy, martwy okres. Nic się wtedy nie dzieje. Nikt nie będzie kupował The Crew. Będzie tak jak z niektórymi grami, na przykład tak jak bardzo fajną grą, jaką jest. Nawet zapomniałem jej nazwy, dokładnie. Titanfall. Titanfall 2. Było w tym samym czasie, co. Po prostu w złym czasie była ta gra opublikowana. I co? Nikt w to nie gra. A gra jest mega zajebista, dynamiczna, fajnie się strzela, fajnie się zabija, wszystko jest super. Ale nikt w to nie gra. I nikt w to nie grał za bardzo. Naprawdę. I to było okropne. Gra była mega. A wyszła w tym samym czasie co Battlefield 1. Mogli o 2-3 miesiące przesunąć premierę. I mówię wam, do tej pory gra by była grywalna. Do tej pory ludzie. Ja nie wiem. Współpracuję z EA Games, ale nie rozumiem ich. Wiecie, marketingu w ogóle. Nie potrafię tego ogarnąć. Dobra. Chodźmy sobie teleport i chodźmy tu. Tu już czekają ludziska. Fast travel. Pyk. Czy opłaca się kupić Forzę na święta? No myślę, że tak. Jak podoba ci się ta gra, to pewnie. No ale kurczę, zesmuciłeś mnie bardzo. I nawet nie widziałem żadnej takiej informacji, że ta premiera została przesunięta. A przecież miało być jakoś w marcu, czy coś takiego. No kurde, niefajnie. The Crew 1 ukazało się w 2014 roku. Jakiś czas temu. Nie, no niefajnie. Widocznie Ubisoft postanowił później wydać, albo ze względu na to, że gra nie jest jeszcze ukończona zbyt dobrze, albo dlatego, że. No co? No. Że właśnie jest jeszcze hype na Need for Speeda, że Need for Speed bardzo fajnie został przyjęty. Jeszcze będzie aktualizowany, nie? I dlatego nie chcą ten. Czekajcie, gdzieś tu musimy ogarnąć fajne miejsce do zlotu. Fajnie, wszyscy się ładnie poustawiali. Chodźmy sobie może. Tutaj jest taka otwarta przestrzeń wybetonowana. Tu damy radę? Tutaj chyba dajmy radę, o. I robimy zlocik, zaraz odpalę drona. Patrzcie, jak to super wygląda.
Fajna jest ta gra, nie? I ustawiamy się ładnie. Jest Mustang. To jest też fajne właśnie na Twitchu, że osoby, które grają ze mną, mogą sobie odpalić z aplikacji, wiecie, streama i żeby nie pobierało im tam obrazu, nie? To mogą sobie puścić tylko sam dźwięk i będą mnie słyszeć z bardzo małym opóźnieniem. No mówię, ja praktycznie słyszałem tak, jakby było echo na telefonie. Odpalony mają telefon z komunikacją z tym, jak to się mówi, z LTE, no nie? I praktycznie słyszałem siebie tak, jakby to było jakieś echo. Pff, kurde, byłem w szoku, nie? Na YouTubie normalnie, jak chcesz, żeby ci nagrywało streama, to musisz mieć takie opóźnienie, że z widzami się ciężko jest porozumiewać. Tutaj jest super. Ja muszę się lepiej ustawić. O, teraz. A tutaj jest pod tym względem ekstra, więc te osoby, które są sobie w grze ze mną, mogą, wiecie, słyszeć, co ja mówię, nie? Co teraz robimy, co i jak, nie trzeba na jakiegoś tam TeamSpeaka wchodzić. I każdy zrozumie, i każdy się teraz ustawi, to jest super. Dobra. Tutaj mamy tak, Ferrari, ale nie pamiętam, jakie to było. Może będzie z tyłu napisane. 430. Nie pamiętam. To jest Ferrarka. Tu mamy Centenario. Ale patrzcie, jak to wszystko, to jest kurde najlepiej wyglądająca gra świata, no. Znaczy wyścigowa. Przecież to wygląda tak fantastycznie. To wygląda super. Nawet wyłączę czat, nie, bo trochę nam przeszkadza. Zobaczcie, jak ta grafa tu wygląda. Przecież to jest masakra. Te samochody takie piękne. Ej, też ma takie złote malowanie, nie? Jak moja Regera, zobaczcie. Tu był ten Centenario, tu moja Regera. Też ma takie złote wykończenia, chromowane. Tak? Jest Centenario. Jest GTR. Ciekawe, czy oni widzą mojego drona. Chyba nie. Tak, tu jest GTR. Fajnie też wygląda, więc Maria. I zobaczcie, to jest wygląd samochodów w grze. Normalnie jest tak, że jak masz jakiś samochód w garażu, to jakość jego, to jak wygląda, jest jakość jego jest, wiecie, podwyższona tylko dla garażu, nie? A w jeździe dowolnej to już to wygląda słabo. Tu zobaczcie, jak super. Oczywiście widać tutaj na przykład na światłach. O, zniknął! O nie, jakby podziwiałem! No dobra, chodźmy do Sylwii. Mamy Sylwiuchę, poszerzona mega. To był jeden z pierwszych samochodów, jakie, właściwie chyba pierwszy samochód, jakim jeździłem w Forzie, dlatego że on był w wersji demo. Nie? Fajnie, że wprowadzili w tej grze już możliwość tuningowania autek tak wizualnie troszeczkę bardziej, nie? Nie widać drona, okej, okay, dzięki za info. Tutaj mamy Chevy. Jak to się... No po prostu ten samochód. Zobaczcie, jakie felgi ma. Bardzo wysoki profil opony. Cyk. Tu jest mój Koenigsegg. No spoko wygląda chyba w tym kolorze. Dobra, o tobie Aventador też pamiętam. Patrzcie tutaj, jaki kozak. Sticker bomb. Dobra, idziemy dalej. Tutaj mamy Forda GT 2017. Tak. Nie umiem nim jeździć. Znaczy nie umiałem, ale ponoć jest kozak, jak się nauczysz. Skyline. Jaki samochód najbardziej lubię w Fordzie? Wiesz co, dużo jest samochodów, które lubię. Mi się podoba Skyline, podoba mi się nawet ta Regerka, mi się spodobała teraz, chociaż jej nie lubiłem. Sylwia, no kurde, wiesz, to dużo samochodów jest. W zasadzie wszystkie samochody, które tutaj mi się podobają, poza tym Ferrari tutaj, to mi się podobają. Nie lubię jakoś tego stylu samochodów, tych starszych. Jakoś nie mój typ. Także widzicie, wygląda to super, nie? Nic tylko brać i się ścigać. Ale no, z drugiej strony też te wyścigi... Jeśli chodzi o multiplayer, nie wiem, czy widzieliście, jak wygląda multiplayer w NFS-ie, ale zrobię o tym filmik. Nie wygląda to dobrze. Zdecydowanie lepiej wygląda multiplayer w Forzie. Nie ma w ogóle żadnych lagów, tak? Wszystko jest płynne.
No jest to dużo, dużo lepiej. Dobra. Fajnie się wszyscy poustawiali. Bardzo dziękuję za zlocik. Mogę sobie popodziwiać wasze furki. Teraz chodźmy sobie jeszcze coś tam pojeździć. A może chodźmy... Ktoś tutaj zaczyna wyścig. S1. Możemy dołączyć chyba, czy nie? A nie, chcę wyzwać się na pojedynek. Dobra, to nie. My chcemy sobie razem pojeździć wyścigi. Co my tu mamy? Tu jest zakręto. Możemy zmienić auto w sumie. Goliat najfajniejszy jest, nie? To już jechaliśmy, czy nie? Tak, to już jechaliśmy. Tu mamy okrążenia. Może... To, co to jest? Szkoda, że nie ma opcji, żeby samemu tworzyć sobie wyścigi, nie? To by było fajne. Dawajcie, to jedziemy. Pojedziemy sobie autostradą. No, mój samochód nie może być niestety ulepszony, ale... Zobaczymy, jakie mamy tutaj opcje tuningowe. Co możemy tu jeszcze polepszyć? Możemy... zwiększyć prędkość maksymalną do 435. Spróbujmy. Tutaj na razie zostawię. Tu zostawię. Tu możemy jeszcze obniżyć samochód, ale tak niech będzie. Tu zostawię, ale dyferencjał spróbujmy sobie zmienić. Coś takiego. No i jedziemy na następne miejsce. Zobaczymy teraz. Niby 435 na symulacji wyszło. Ale nieco kosztem nieco gorszego przyspieszenia. No zobaczymy, mamy tutaj bardzo długą prostą. Jaki samochód z Need for Speed'a najbardziej lubię? Wiesz co, chyba Huracana. Zajebisty tuning wizualny można na nim zrobić. No nie ma co mówić, kurde, ten samochód bardzo szybko rozpędza się do prędkości maksymalnej. Wiesz, to jest rzeźnia. No, wciskasz gaz, nawet się nie spostrzeżesz, już jedziesz 250-280 na godzinę, zaraz 340 i potem 4 paki już. Wow! Jak odskoczył. Zobaczymy, jak wystartuje teraz z gazem na maksa. Chyba lepiej. Lepiej dlatego... Ojej, co to było? Boże. Forza, uspokój się. BMW M3 na drift. Mam M3... E46. Zrobione na drift. Też mam takie fajne malowanie na niej. ...436 km/h, elegancko. Wystarczy taka prędkość. Będzie dobrze. Dobra. S2, dajmy drużyny, włączone kolizje i start. Teraz obecny samochód. Już mamy na maksa stuningowaną tą... stuningowanego tego Koenigsegga. 400 km na wstecznym? Czy po świętach zrobię live z Forza Horizon 3 na Xbox One? Po świętach? Wiesz co, live'a z Forza Horizon 3 robię teraz i to nie ma znaczenia, czy ty grasz na Xboxie, czy grasz na PC-cie. Możesz grać. Bez problemu. Chyba po świętach... A, wiem czemu pytasz, czemu po świętach, bo pewnie po świętach będziesz miał Forzę albo Xboxa. Biorę łatwe auto, mam lekkie problemy techniczne. Okej, okay. Mi też przed chwilą migotał ekran, było widać to na streamie, nie? Coś dziwnego się stało. Ale to jest ewidentnie wina Forzy. Horizon. Dobra, lecimy. Czy jest dostępna wersja Forzy na PC? Tak. Można grać w trójkę na PC-cie. I w siódemkę Motorsport też. Motorsport.
Już mi się ciężko R wymawia. Dlatego, że mam pokaleczony język od nowego aparatu. I w zasadzie jak mówię, to mnie boli cały czas. Czy my mamy tutaj wszyscy samochody z klasy S2? Coś nie widzę. Chyba nie. Tutaj było BMW M2. I tak nie wydaje mi się, żeby BMW M2 można było zrobić do S2. To co, ja proponuję jakieś drifty porobić, nie? Wezmę zaraz BMW M3 E46. Ja mam ją zrobioną jakoś tam na drifty, pamiętam. Może coś tam pole... O, osiad, to samo. To samo zrobiłem, to reszta. Jak się tu resetowało? Chyba tu. Quit. Solo... O, jest, reset. Okej. Okay. Koniec, stąd bym już nie wyjechał. Driftem, patrzcie jak poleciał. Elegancko. Wow. Ajajajajaj, dostałem dupszota troszeczkę, ale jakoś się udało. Tamten poleciał na offroady. Dobra, tu już będziemy mieli koniec. Krótki wyścig, bardzo. Bardzo krótki. Czy uda mi się Centenario pokonać? Spróbuję. A to ja się jest, a to mi daje wygrać. O! Co za unik. Dobra, dał mi wygrać, no. Zobaczymy, jakąś BM-kę weźmiemy na drift, na pewno. Czy osoby z Xbox One mogą grać z graczami z PC i... PS4? Nie, tylko Xbox i PC może ze sobą grać. Ej, nasza drużyna wygrała. Ale nie, wszyscy mieli S2, to BMW M1, 1M w sensie to było... ja myślałem, że to była M2, a nie 1M. Ciekawe. A, Xboxa będziesz miał, no. Na święta. Tak myślałem. Na parking do miasta. W sumie, no tam można, bo tam jest rzeczywiście, są takie lampy, wokół których można driftować. Dobra, to zrobimy. Ja nie pamiętam, jak, gdzie na mapce był ten dokładnie parking, żeby wyznaczyć ludzką ten cel, ale tam się spotkamy. Teraz zobaczymy. Jak tam dzień mija? Fantastycznie! Mega się cieszę, że zrobiłem tego live'a z... modelarstwa. Jestem ciekawy, jak to wygląda. Na powtórce muszę sobie ogarnąć. Naprawdę coś niesamowitego. Teraz musimy znaleźć ten parking. Nie wiem, dam cel tutaj. Myślę, że to tu gdzieś jest. Już nie wiem dokładnie na mapce, gdzie to oznaczyć. Ale chyba gdzieś tu w centrum było, nie? Gdzieś w tych okolicach. Jakoś tak. Albo koło tego wyścigu. Czy kojarzę N-Largo? Widziałem jego streamy. No, ma jakąś tą wypasioną kierownicę. Ale nie oglądałem. Może to mówię driftować. Nie wiem. Nie wiem, czy to tu jest, czy gdzieś indziej. U góry po prawej. A, czekaj. Dobra, gdzieś tu dojedziemy. Ludzki będą wiedzieć. I tak muszę wziąć inny samochód do driftu. Ale co, Koenigsegg, kurczę, jest trudny, nie? Ale da się nim dobrze jechać. Jest trudny, ale ogarniam. Dobra, weźmy tak. Weźmy sobie BMW. I tutaj mam M4 GTS-a. Mam M2. Wow, nie wiedziałem nawet. Ale mam też ziomka. O, to jest E92 chyba, nie? Mam też M3 Most Wanted edycja. Mam też M3 taką, zwykłą, ale czekajcie, bo wydaje mi się, że tego zioma zrobiłem na driftik.
Dobra, tutaj mam ziomka do driftu, takiego już prawdziwego. To jest nawet wersja Horizon z bonusami do driftu. Klasa S1, myślę, że perfekcyjnie będzie pasować. Jak będę miał Xboxa One, to będę mógł grać z tobą, jak będziesz grać na PC? Tak. Będziesz mógł grać z dowolną osobą, która gra na PC-cie, mając Xboxa One. Oczywiście Forze, w innych grach nie do końca tak może być. Tylko w grach, które mają możliwość grania cross-platformowego. Dobra, przenieśmy się tam, gdzieś. Albo nie, dojedźmy sobie BM-ką. Co mi tam? Wow! Ten samochód jedzie. Driftuje w sensie. Wow! Co to było? Jak on się fajnie odwraca. Od razu czuć, że to wersja driftowa. Jezu! Co ten samochód robi? Masakra. A nie, to jest... Boże! To jest E36. A nie 46. Nie? Też można nim pojeździć. W środku taki... No środek jest taki niedriftowy, nie? Jest taki zupełnie standardowy. Ale z zewnątrz wygląda spoko. Fajnie, bo możemy sobie tutaj pakiet poszerzający wcisnąć. Wygląda ładnie. Wygląda jak prawdziwy driftowy samochód. Bardzo spoko. Łop, łop. Pięknie. No zobaczcie, taki samochód driftowy, klasa S1, dosyć wysoka prędkość, nie? Dobrze to lata, naprawdę. Spróbujemy rondo zrobić. Ajajajajaj, nie w tą stronę. Wow, wow, wow. To chyba na wyższym biegu. Patrzcie na tą kreskę. Daje radę, nie? Nie da się tego przesterować, to jest najlepsze. Nieważne jaki kąt byś miał, da się jeszcze uratować drift. Drift jest ekstra auto. Bardzo fajne do driftu, podoba mi się. Kurde, naprawdę, świetnie się tym driftuje. O, proszę, jak ładnie wszedł i kółeczko, pięknie. Też było fajne. Aj, cholerny tranzyt. Czekają tutaj, a to chyba nie tu. Nie tu wyznaczyłem miejsce. Musimy jechać na parking. Zagwizdałem do nich, przejadą. Mówiliście, że gdzieś w prawym górnym rogu, tak? Mapki, czyli gdzieś tam dalej jeszcze trzeba zajechać. Ja tak wizualnie mniej więcej pamiętam, gdzie to było. Chyba nie tu. A, już tam ktoś czeka, dobra, widzę. No rzeczywiście, to sam róg mapy jest. Myślałem, że gdzieś środek miasta.
Jest parking. To jest jedyne miejsce warte spotkań. Patrzcie, jak się fajnie ustawili. Wow, tu już driftują. Ekstra to jest, co? To co, spróbujemy przy kimś podriftować? Myślicie, że się uda? Całkiem ogarniam tą BMW-kę. Dobrze się w niej czuję, jeśli chodzi o drifting. Jest naprawdę spoko. O, było blisko. Leci bokiem ładnie. Ajajaj. Oj, sorki. Dobra, ustawimy się może do... No do kogo, no? Jedź ktoś driftem. Spróbuję się do kogoś dostosować. Dobra, tutaj mamy. Chyba zaczyna padać deszcz. Będzie trochę bardziej ślisko. Wow, co go tak odbiło? Ciężko jest tak, nie? Wow, prawie się udało, kurczę. Zaliczył jakieś dzwona. Wow! Wow, dzwonek. Ciężko jest za kimś, nie? Jedzie bokiem, leci bokiem. Tandeta dawaj z kimś. No próbuję właśnie. O, można jakoś dołączyć? Pewnie, że można. Trzeba dołączyć do mojej ekipki i z mojej ekipy jakoś można dołączyć do gry bezpośrednio. Zobacz, jest sporo osób. 11 osób wbiło w ten sposób. O, znowu Sylwia śmiga. Spróbujmy się do niej dołączyć. Wow, co mnie tak odbiło? Za niskie auto mam. O, jest E30, tak jak ten. Dobra, wiecie co, ja stanę obok i się poprzyglądam dronem, jak driftują ludziska. Tu będę miał parking. Podronuję trochę, ok? Ponagrywam ich. nie to. Boże. Już bym wyszedł. Będę się ustawiać. O, jedzie Sylwia. Pyk. Jak robić drift? No to nie jest takie proste, że jak w Need for Speedzie, że naciskasz guziki i samo się robi. Trzeba troszeczkę, wiesz... Trzeba odpowiedni samochód, wyczuć go, cisnąć. W ogóle mogę tak o też ustawić, nie? Tylko szkoda, że nie można wyżej tym dronem. Tu ktoś śmiga sobie, zobaczcie. Tutaj GTR. Wow. Sylwia chyba najlepiej, nie? Do Sylwii powinien się przyczepić, do tej złotej Sylwii.
Jak ktoś ustanie, a ty wokół niego driftuj. Można tak zrobić. To nie wiem kto, nikt nie chce stać w miejscu. To musi być w miarę na środku, nie? Żeby mi o nic nie zahaczał samochód. I wymika! Cyk! Udało się. O, jest, jest BMW. Dobra. Spróbujmy koło BMW. Chodźmy wokół BMW. Ciasno się zrobiło. W ten sposób można zacząć, żeby ten... Kurde, teraz wszyscy stają. Nie wiem, wokół kogo mam driftować. Dobra, spróbujmy czerwona Silvia. Na deszczu trochę gorzej, ale to tylko dlatego, że nie widać dymu, nie? Spod opon. Nie umiem tak równisieńko. Ciężko jest. Teraz wszyscy. Patrzcie, patrzcie, nawet było, nawet coś tam wychodziło powoli. Aj, aj, aj. O, teraz w miarę równo, nie? Aj, 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 aj. Trzeba też przerobić taką tą Silvię. Jest taki model Silvii ogólnie. Jak ktoś chce kupić, sobie go złożyć, nie ma problemu, jest taki. Dobrze lecisz, Lucek XD. Dziękuję. Ale wiesz, ten samochód jest po prostu dobry. Ja tam jakoś próbuję na tej jedynce dookoła. Bo tutaj na dwójce to za wysoki bieg. Jadą, wariaty! O kurczę, ślisko. Przesterowałem. Posprzątajcie na tym parkingu, a nie taki burdel macie. I tym szybciej ściekli Tokyo Drift. Chyba słabo widoczny jest ten czat na streamie, nie? Czy nie? Czy jest dobrze? Powinienem chyba większą czcionkę ustawić. Wow, 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 było blisko. Było zderzenie. O, o, patrzcie, patrzcie. Okej. O, wiem co możemy zrobić. Wiecie co możemy zrobić? Weźmiemy, zrobimy wyścig, utworzymy wyścig, ale wszyscy będą jechać ten wyścig driftowo. Co wy na to? Bez kitu, tak możemy zrobić. Czyli co, weźmiemy wyścig, utworzymy sobie. Co ja zrobiłem? Aha, wyzwanie, spoko. Nie co chciałem, ale dobra, spróbujmy. Czyli wyścig, ale lecimy driftem. Jak z tego wyjść? Da się z tego wyjść jakoś? Dobra, muszę chyba to ukończyć. Nie? Czyli tak, weźmiemy sobie jakiś wyścig. Ja chyba wiem już nawet który. Taki jest niedaleko deszczowego lasu. Tam można fajnie podriftować. I zamiast się ścigać, to będziemy driftić. I zobaczymy kto na punkty wygra. Znaczy osoba, która dojedzie jako pierwsza, dostanie oczywiście najwięcej punktów. Więc to takie trochę słabe będzie. No ale wiecie o co chodzi, nie? To może być ciekawe. Patrzcie, tutaj jak ten z przodu Skyline jedzie, on ma z tyłu wycieraczkę na szybie, nie? I ta wycieraczka w Forzie nawet mu wyciera szybkę. To jest kurde mega. Tak ona tam sobie śmiga. To jest wow. Taka szczegółowa jest ta gra. Takie wiesz, drobne smaczki, które sprawiają, że naprawdę masz taki fajny feeling z tej gry.
Dawaj wszystkich na rondo. Też niezły pomysł. Bez kitu. 2 km jeszcze do końca tego wyzwania. Po offroadzie. O nie. E92 na wyścig. Ja tak nie przepadam za tym samochodem. Nowe BMW-ki mi się podobają. Osiad. Dojadę czy nie? Kończymy tą rywalizację. Ale oszukałem, co? Kiedy Assassin? Assassina pogram sobie w tygodniu, też na streamie. No spokojnie. Musimy znaleźć ten strój głupi. Dobra, chodźmy teraz tak. Tu jest wyścig. Nie wiem właśnie, czy okrążenia wziąć, czy co. Tak, żeby było dużo zakrętów. Wow. Nie, tu będzie za szybko. Może tu spróbujmy. Albo możemy robić też strefy driftowe. To najpierw chodźmy sobie na wyścig, zobaczymy jak wyjdzie nam wyścig, a później strefy driftowe. O! A później możemy spróbować wszystkich na rondo. Pewnie, że tak! Dobra, zaczynamy. I tak... Właśnie, jakie by to... Nie ma tutaj kategorii driftowozy, nie? Więc dajmy klasę S1 po prostu. Ja biorę samochód do driftu i git. Goliata na drift? Oh my god. Nie, tam za dużo prostych jest. To trzeba, żeby były zakręty. Mogłem jeszcze coś innego zrobić. Wiecie, co mogłem zrobić? Mogłem wyłączyć kolizję. Przecież na wyścigu da się normalnie wyłączyć kolizję. Niedobrze. To byśmy wtedy sobie mogli spokojnie driftować, wiecie, każdy, nie? Zobaczymy, czy ludzie ogarną, bo pewnie nie każdy jest na streamie, nie każdy słucha. Sobie tu ogarniam rzeczy. Patrzę, jak to wszystko wygląda. Okej. No i git. Możemy zaczynać. Goliata. Pokażesz tuning tej bety na drift, potem ok, mogę pokazać. Jest, driftują chłopaki. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. O, mało brakowało. Udało się jakoś wejść w ten zakręt. Ach, ciężko. Driftowy wyścig. Jest, driftują, chłopaki. O, shit. Uwaga, uwaga. O, zaliczyłem punkt? Nie wiem. Dobra, jestem ostatni. Dobra. Mogliśmy wyłączyć kolizję, byłoby fajniej, nie? Nie byłoby tych zderzeń. Wow, 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 wow. Płaszcz, jak wyhamowałem. Ale teraz ładnie grafika wygląda. Świeci się droga jak w Undergroundzie dwójce. I upalamy.
Można by było to pociągnąć jednym takim driftem ładnym, nie? Nie tak się bujać. Trzeba poćwiczyć. Przy takiej pogodzie nie trzeba nawet ręcznego używać. Ojojojojojojoj! O, mało brakowało. Patrzcie, jak to wygląda genialnie. Leci tym driftem, tą czerwoną BM-ką, pięknie. Arabskie drifty, ale drifty. Oj, tutaj trochę można by było bez tych krawężników, nie? Ajajaj, tutaj można było ładniej. No ja chyba nie ukończę wyścigu, co? Oh. Trochę przesadziłem. Wow. Tu rozdam resztę modów. Aha, bo ty nie masz moda, no tak. Mogę cię dodać. Weź u mnie na YouTubie. Okej. Okay. Ukończyłem. Trochę expa dostałem, ale... No i pięknie poszło. Dobra, teraz mieliśmy co zrobić. Wyścig był... No wyścig tak słabo, bo nie każdy driftował, no nie? Aha, miałem pokazać ustawienia tuningowe tego auta. Więc... Wow. Aha, mam długie biegi ustawione. Tak jest ustawienie na... No to w sumie mogę zapisać ten tuning i udostępnić, jakby ktoś chciał. Save setup. Nazwijmy to jakoś... Nie wiem. Mów po ludzku drift, czy coś takiego. Okej. Okay. I będziecie sobie mogli pobrać i przetestować. O! Wow! Aha, świetnie. To nie, jednak nie będziecie mogli. Sforza się popsuła, zestrała się. Więc tak, tutaj mam takie standardowe dosyć ustawienia. Ale dyferencjał jest ustawiony tak. Nie? Hamulce, balans... A czemu taki dziwny balans mam? Na tył? Wow. Powinien być na front bardziej, żeby dupą rzucało, a nie na tył. Teraz zobaczymy. Żeby nożny właśnie, żeby jeszcze nożny trochę zarzucało. Chociaż tutaj nie ma co narzekać, nie? Jest bardzo fajnie. Tutaj rondo. A, żebyśmy się spotkali na jednym rondzie, gdzie będziemy mogli pośmigać. Tak, no to spróbujmy... Ale tutaj jest duży ruch uliczny. Tutaj chyba nie damy rady. I za małe jest to rondo. Dawajcie na to duże, idziemy. Na rondo... Tutaj może, o. Tu jest duże rondo. Tu możemy sobie myknąć. No, i na tym dużym rondzie się pomieścimy i tam jest, wiecie, dwupasmówka, czy nawet trzypasmówka? Chyba dwupasmówka. I tutaj dopiero można sobie polatać ładnie. Myślę, że wszyscy się tu pomieścimy. Tak? Nie, no dwa pasy mamy. Tutaj łatwo można ruch uliczny pomijać. O, właśnie, właśnie w ten sposób. Rozpędźmy się trochę. Tu trzeba nabrać prędkości. Uwaga, lecę! O kurde. Czwórka trochę za ten. Za gruba jest. O, trójką tutaj idzie dobrze. Wystarczy.
No już się sucho zrobiło, będzie dymek widać ładnie. Supra przyjechała. Z szybkich i wściekłych. Zaraz tu chyba będzie dużo samochodów ruchu ulicznego, coś tak czuję. Uwaga, uwaga. Zaraz się połączymy tutaj. Patrzcie na to. Driftem wyprzedzamy na rondzie. Dobra, trzeba z kimś wejść w synchronizację. Stawmy się gdzieś na boku i zobaczmy. Jedzie BMW. Spróbujmy do tej BMW-ki, ładnie poleciała. Czerwonej BMW-ki spróbujmy. O, elegancko, teraz wszystko widać. Jak inni driftują, o to chodzi. O, czerwone BMW, właśnie, dawaj, dawaj go. To jeszcze, jak się tak połączymy tutaj na rondzie, to jeszcze jest prosta sprawa, ale żeby, wiecie, odwracać się w tym samym momencie, robić ten sam drift, to nie jest takie proste już, nie? Próbujemy. Ale trzeba zacząć od prostych rzeczy. O, 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 patrzcie, patrzcie, zbliżam się. Zbliżam się. Szalony jest trochę, nie? Zepchałem go? Mam nadzieję, że nie. O, 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 o. Jej, co to było? No nie. Fajna jest ta BMW-ka. E36 jest bardzo dobra do driftu. Nawet nie wersja Horizon, bo to nie ma znaczenia. Wersja Horizon dodaje nam tylko bonus do driftu akurat w tym wypadku. Oj, już zaczyna znowu padać. Za często tu pada, no. Ja bym chciał, żeby więcej tego dymu było. Ecie, czwóreczką próbujemy. Na niskich obrotach. Leci. Wow, ładny drift, kurde. Leciałem równiusieńko. Ej, wytłumaczyć ci, jak wyłączyć ruch uliczny. A to chyba tylko na wyścigach, nie? Zawody, nikt nie wchodzi, kończy się czas i cię wywala i botów nie ma. Aha. Zablokować boty. A to można jednak bez botów. No trzeba będzie kiedyś spróbować. Się nauczę się, to zrobimy tak. Wow, wow, wow. Dobra, co jeszcze mieliśmy zrobić? Czyli tak, zaliczyliśmy rondo. Myślę, że wyszło całkiem spoko. Duże rondo. Mieliśmy jeszcze, tak, wyścig porobiliśmy już. I coś jeszcze mieliśmy chyba porobić. Forzaton jakiś jest. Ale chyba nie będę go robił, co tutaj wygramy. BMW jakieś. Mieliśmy... Aha! Już wiem, co musimy porobić. Musimy zrobić BMW E30. Chodźmy do garażu. Niech tu ludzki sobie driftują. A my skoczymy do... Potuningować troszeczkę. Zobaczymy, jakie ma opcje, jeśli chodzi o tuning wizualny. I... W ogóle, ja mam tą BMW-kę? Chyba mam. BMW... E30, no mam. Jest E30, ale nie pamiętam, żeby ona miała jakieś opcje. To jest fajne auto. Strefy driftowe miałem robić, no właśnie. Przypomniało mi się.
E30 nic nie ma. A, to mi popsułeś. Ja tylko tu mam jakiś spoiler niestandardowy, bo chyba zrobiłem z tego wersję wyścigową. Dobra, zróbmy ją na drift, ale dajmy bez spoilera. Przedni zderzak. A, zostawmy go. Dobra, to porobimy ją na drift, zobaczymy, czy się uda. No, jest trochę króciutka, nie? Klasa S1. A myślę, że tu z mocą nie będziemy nic świrować już. Silnik standardowy, napęd na tył i wywalimy doładowanie może, co? Czy nie? A, zobaczymy, jak się tak będzie driftić. Opony. Nie pamiętam, które były właśnie dobre do driftu. Czy te najlepsze? Dajmy trochę gorsze, bo to zależy chyba od mocy też. Szerokość kapcia. Węższe. Dobra, niech zostanie. Felgi zostawimy. Tutaj sprzęgło. Okej, tu wszystko porobione. To jest. To jest. To jest. Okej. No dobra. To to mamy, to mamy. Nie wiem, może będzie miało za mało tej, za mało mocy, tak myślę. Zaraz zobaczymy. Czy w grze jest BMW M5 E60? Zaraz zobaczymy. Chyba nie ma. Nie widziałem, żeby było. Na pewno nie mam kupionego. M4 jest. X6. M4 Coupé. No nie ma. A jest, czekaj, M5. To jest chyba to, tak? M6 jest nawet. M5. Jest M5, ale to jest ta. Nie wiem, czy to jest E60. Zmień silnik i daj kompresor. Najpierw spróbujmy na takich ustawieniach. Zobaczymy, co się stanie. Dobra, najpierw zrobimy sobie tutaj ustawienie na drift. Ok, niech zostanie. I dajmy tak. Też możemy obniżyć gnoja. Tutaj docisk. No i tu ewidentnie trzeba zablokować. Szperę damy i cyk. Próbujmy. No nie, no deszcz. Niezbyt dobry początek. Zobaczymy. Dobra, spróbujmy trochę po mieście. Też tam lata, ale też takie mam wrażenie, że brakuje trochę tej mocy. Może będzie trzeba rzeczywiście wymienić silnik i coś tam jeszcze potuningować. Czy Mercedes C-klasa jest też C-klasa? Ajajajajaj. Wow. Łatwo przesterować. Ale w sumie jest też ślisko, więc. No, ja bym tutaj jeszcze dołożył coś. Dajmy do niego jakiegoś, nie wiem. Co robimy, swapa na jakieś V10? Zobaczymy, co tam. Były jakieś możliwe wymiany, jeśli chodzi o ten samochód. Upgrades i tak. Tu możemy. O, jakieś śmieci. 3-litrowy jest największy, nie? Nie można tu V8 wpierdzielić, jest tylko rzędowa szóstka. Dobra, zobaczymy, co się stanie.
Czy będzie brzmieć inaczej? Powinniśmy teraz wszystko po zakładać z powrotem. Od razu V12, tak. Nie no. Chyba za mało miejsca jest pod maską, żeby tam większego coś zmieścić. Nie wiem, czy to nie będzie przesada, te turbosprężarki, to wywalę. To będzie chyba za mocno. Ciekawe, jak będzie brzmieć. Widzicie, statystyki spadają. Nie ma się co dziwić. Dobra. A, jeszcze jedną rzecz możemy zrobić. Możemy dać z przodu większy negatyw. Tyk. I chodźmy, zobaczymy. Szkoda, że ten deszcz jest. Ach. Ja bym bez tego deszczu trochę. Dobra, spróbujmy ten większy negatyw dać. Tutaj w ustawieniu. O. Nie, może przesada trochę, ale zobaczymy. Deszczowo jest. Musielibyśmy zacząć wyścig, nie? Żeby była inna pogoda. Wow! Ale zderzenie. Dobra, jest zdecydowanie lepiej, jeśli chodzi o moc. Brzmi bardzo podobnie. Nie no, jest zdecydowanie lepiej. Nawet bym powiedział, że jest... What? Tak, kurde, zobaczcie, ja jeszcze nie przesterowałem, było na granicy dosłownie. A udało się ją jeszcze odwrócić. Co to? Tak jakby śnieg padał w Forzie, nie? Ten deszcz. Wow, dobra jest. Jest fajna do driftu. Ja bym spróbował strefę driftową porobić tym. Więc tutaj damy... Dobra, wyznaczyłem. Idziemy. Wiesz co, daj zawieszenie na offroad, obniż tak nisko, nawet niżej. Jest lepszy kąt skręcania kół, nie kłamie cię. Można spróbować, zaraz zobaczymy. Czy pokażę tę klasę? Możemy później pokazać. Do bagażnika i na tylne siedzenia V12. Nie no, przesada. To nie jest ten Tesla. Żeby tutaj kilka silników ładować. Okej, okay, próbujmy. Ojej. Za niskie. Nie, mocy ma już dosyć. Wystarczy mu na pewno. Kwestia, teraz to jest ten moment, kiedy powinienem się po prostu nauczyć tym driftować. Tyle. No da się na pewno, bo już widzę, że fajnie się trzyma. Trochę deszcz przeszkadza. A w deszczu też można polatać. Dzisiaj tylko Forza? Tak, dzisiaj Forza. Ja zawsze mam tak, że jak streamuję, to streamuję przez 2 godziny maksymalnie. No dzisiaj wyjątkowo było modelarstwo jeszcze, ale 2 godziny to tak maksymalnie streamuję i jest przeważnie tylko jedna gra. Może kiedyś się to zmieni, zobaczymy. Prosto na mnie. Dobra, spróbujemy tą strefę zrobić. Nie no, mocy jest wystarczająco. Dobra, jest. Tylko tam mnie trochę zdestabilizował. Wypadłem z rytmu przez to. Jeśli chodzi o ten drift. Ale da się, ładnie lata. Jest w porządku. Ja bym to tak zostawił. 97 tysięcy. Dobrze lata. O, tu jest jakiś rekord. Mój rekord na tym drifcie to 125 punktów. 125 tysięcy. Spróbujmy pobić. O, dzięki za boosta. Ojej. Co to za ramy. Jeszcze raz.
Dobra, próbujemy. Trzeba przyznać, długo się tym samochodem hamuje. Łącznie live trwa już 4 godziny. No tak, tak. To nic, nie szkodzi. Modelarstwo było fajne. Osiep. No ciężko będzie. Tutaj powinniśmy włączyć prześwitywanie, nie? Ale już nie pada deszcz. Powinno być fajniej. Wow, wstecznie wbiłem. Dobra. Pełne skupienie, próbujemy. Kuźwa. Za mała prędkość, powinienem się bardziej rozpędzić do tego zakrętu. Shit. Jeszcze gorzej. Nie no, trzeba poćwiczyć, nie? To jest takie proste, żeby to ogarnąć ładnie, ale idzie ładnie. To już spadacie niektórzy. Jeszcze polecę parę razy tutaj. Ach, ale mi się zdusił. Wow, przesterowałem. Niedobrze. Ciężko będzie tu wynik pobić. 125 tysięcy. Nie jest jakiś tam hardkorowy, ale to jest mój wynik. Ja myślę, że kluczem do zwycięstwa jest pokonanie tego zakrętu pierwszego dobrze. Spróbujmy. Pamiętaj o tym zawieszeniu. Okej, okay, zaraz sprawdzimy offroadowe. Przejadę jeszcze raz i idziemy stuningować na offroad. O, teraz idzie dobrze. Jeszcze się trzymam, drogi. O, no taki drift leciał, a tutaj punkty się nie nabijały. Dobra, chodźmy teraz do salonu i spróbujmy ten offroadowe, to offroadowe zawieszenie. Dobra, chodźmy. Myk. A chyba tu? Nie. Tu. Okej. Zobaczmy teraz. Co to będzie? Dobra. Chyba zaraz będzie noc. Znaczy, kurde, już jest noc. Dzień w sensie. Dobra, chodźmy teraz tu i teraz zawieszenie. Okej, możemy obniżyć dziada. Bo na tym nam zależy. Ponoć da się ustawić, żeby ten, żeby lepiej skręcał. Ciekawe. No różnie można się pobawić, nie? Dobra, tu mamy tak jak było. Nie. Tutaj trzeba jeszcze w negatywie dać gnoja. Dajmy całkowity negatyw. Okej. Okay. Jakiś challenge ukończyłem, co jest? Dobra, chodźmy teraz na tą strefę driftową i spróbujmy zawalczyć. Okej. Okay. Kąt ci zwiększa, okej, okay, zobaczymy. Dobra, zobaczmy, czy
mocno się skręcają, raczej tak słabo. To jeszcze nie jest taka wersja driftowa jak w tym, w Need for Speedzie. Tam to te koła się skręcają masakrycznie, Jezu. Ale super to wygląda swoją drogą. Oj, za wolno. O kurde, ja pierdzielę, co to się dzieje? No rzeczywiście, ty. Znaczy, zupełnie inaczej jest na tym zawieszeniu. Ale za wolno jechałem na tym pierwszym zakręcie, nie? I za krótkie biegi mam, musimy ustawić biegi też inaczej. O, no, rzeczywiście, za krótkie mam te biegi. Ustawmy tak. Teraz będzie dobrze. Miałem pokazać C-klasę coupé. Zaraz pokażemy, spokojnie. Co ja zrobiłem? Dobra, jedźmy już, nieważne. Ćwiczenie to ćwiczenie. No, przesterował dziad jeden. Da się zrobić. Prawie każdy samochód da się zrobić na fajny driftowóz. Prawie każdy. Na jakiegoś tam suwa to nie polecam. Mi się jeszcze bardziej podoba ten czat niż na YouTubie. Od wczoraj ani od tygodnia, tylko zaraz. Na Twitchu jest wiele mniej osób, ale lepsza atmosfera. Też, zgadzam się, no, jest przyjemniej. Można sobie pogadać normalnie, posiedzieć. A tak to na YouTubie to ja nie wiem, o co chodzi, ten czat zapierdziela. Moderowany nie jest praktycznie wcale, bo moderatorzy się nie wyrabiają, a moderacja samego YouTube'a jest bardzo słaba. Co to było? Ktoś tyłem driftował? What the fuck? Co to było? Ojojoj. A na Twitchu jest dodatkowo jeszcze mechanizmy moderowania takiego Twitchowego, nie? W samym Twitchu jest to zawarte. No, ciężko. Ale ty, 50 tysięcy mi się nabiło od takiego gównianego driftu? Nie czaję. 73 tysiące. Ale to nie był fajny drift. Okej, chodźmy zobaczyć. C-klasa. Jest C-klasa. Na YouTubie dużo randomów wchodzi. Dokładnie, na YouTubie jest mnóstwo randomów, bo gdzieś ten kanał się tam pojawia, ktoś wchodzi i w ogóle pyta o jakieś rzeczy z dupy. W ogóle tak jakby nie wiem, skąd te osoby się biorą czasami, nie? Dużo jest też fajnych osób i więcej osób woli właśnie na YouTubie, a są w porządku, tak? Ale czasami wbijają jakieś randomy i ty nie wiesz, co jest 5. Dobra, Mercedes. Ani się z nimi dogadać, ani oni nie wiedzą, o czym jest twój kanał nawet czasami. Ale oglądają, bo akurat jest gra, która im się podoba, nie? Dobra, jeśli chodzi o C-klasę, to masz... To jest chyba C-klasa, tak? Cyk. O, a co to? Oho! O, w czym on jest niby lepszy? Pre-order. Nie wiem. Nie wiem, w czym jest lepszy. Subaru Berset na offroad. Nie no, Mercedesy są fajne. Mi się najbardziej podoba ten. Ten jest kozak. Mam dwie wersje. Mam Horizon Edition i mam tą zwykłą wersję. Obie zrobione są pod wyścig, a pod wyścig jest ciężko tym samochodem. Jest tu Mitsubishi. Mitsubishi można zrobić w Forzie na rajdówkę, ale mi zawsze ten samochód pasował bardziej jako taka uliczna wersja. Czy stuninguje C klasę? Czekaj, ja mam w garażu autka. Mam tutaj Mercedes
Proszę bardzo, zobacz. Mam tego ziomka. I mam właśnie tego. Nie wiem, czym on jest taki super. No ale mam przede wszystkim te dwa Mercedesy. Są absolutnie fantastyczne auta. Co ciekawe, wersja Horizon Edition jest już z marszu. Ma wyższą prędkość maksymalną z marszu. Według statystyk. Ale to jest dziwne, bo ten samochód w wersji Horizon Edition jest zupełnie inny. To znaczy, jeśli zrobisz tuning dla tego samochodu i zapiszesz go, to nie możesz czytać tego tuningu dla tego samochodu. To jest zupełnie jakby inne auto traktowane przez granie, jako zupełnie jak coś innego. Dobra, chodźmy sobie teraz na jakiś wyścig. I jak to brzmi, przede wszystkim ten dźwięk, masakra to jest, jak ten samochód brzmi. To jest rzeźnia, co ten samochód robi. Czy planuję jeszcze streamować na YouTubie? No już raczej nie, no jak mam Twitcha. Zobaczymy, no. Może się coś w Twitchu popieprzy. Wtedy będzie trzeba wrócić na YouTuba. Ale ogólnie chciałem tak podzielić właśnie streamowanie na Twitchu, a filmy na YouTuba. Oczywiście jeśli chodzi o to, gdzie pojawia się content, no to najważniejszy dla mnie jest YouTube. I przede wszystkim najpierw tam nagrywam filmy, a dopiero jak już mam tam nagrane filmy, to dopiero zaczynam Twitchować, czyli streamować. Bo tak to, no, to dla mnie ma największy sens. Drift tym, mówisz? Ja wiem. Słuchajcie, my już chyba jechaliśmy ten wyścig, ale pojedźmy jeszcze raz, co tam. Driftowanie, wiesz co, ja robiłem ten samochód do driftu, ale tak... Ja się wolę nim ścigać. Jest bardzo trudny do zrobienia na wyścigi i do opanowania. I wygrać nim jest ciężko. Bo strasznie rzuca dupę. I tak już ten dyferencjał jest tutaj porobiony, żeby on nie, wiesz, nie rzucał dupą, a i tak rzuca, także... Ojojoj. Oh. Jak klikam L, chowa mi się lista grupy. O, dzięki! Nie wiedziałem o tym. Nie wiem, jaki przycisk na padzie za to odpowiada. Ale dzięki, bo właśnie zastanawiałem się, czy to można tylko w opcjach wyłączyć, czy tutaj też. Masakra. Mówię masakra, bo od 4 godzin cały czas rozmawiam, a mam nowy aparat założony i ten język już dosłownie mi wysiada. Jutro będę miał chyba jakieś zakwasy. Cały czas się ociera o wszystkie te druty. Ojeju, jeju. Dawaj na zimę. Na padzie musisz wstawić ustawienia. Okej, okay, dzięki. Na padzie w dół. Kurde, wy się dobrze znacie na tej Forzie. Dzięki. Krzyżakiem chyba. Zobaczymy zaraz. Nie wiem, czy w wyścigu da się to wyłączyć. Chyba nie. Czy będzie live 12 grudnia z GTA? Wiesz co, chciałbym ponagrywać odcinki, jak wyjdzie nowy ten. Mówię, dla mnie jest ważniejszy YouTube, nie? Więc chciałbym ponagrywać na odcinki z GTA bardziej. W dół nie działa. Krzyżykiem. Okej, okay, startuję z ostatniej pozycji. Okej, okay, startujemy. To są bardzo krótkie biegi w tym Mercedesie. Można podwójce wbić od razu trójkę.
Okej, trzeba hamować. Wszyscy już wiedzą, żeby tu hamować, bo dzisiaj już jechaliśmy ten wyścig. Ale mnie tu podgonił ładnie. Czy to jest F50 chyba, tak? Ferrari. Mi się F40 bardziej podoba. Kurde, już nie mogę z tym językiem. F40. Próbuję dobrze wymawiać, ale... Ojej. I siódemka. Czy przyjadę się tym Aventadorem dziś? No dobra, specjalnie dla ciebie. Mam, ale nie wiem, mam chyba w dwóch wersjach Aventadora. Super Veloce i zwykłego. Zwykłego mam całkowicie seryjnego chyba, jeśli chodzi o wygląd. U mnie kiedyś Ferrari pod kościołem było, nieźle. No pewnie księdza. Pięknie. Poszło. Dawider wygrał jak zwykle. Ale mi nie poszło tak źle, chociaż jeden zakręt skopałem. Nie podobał mi się. Fajny jest ten Mercedes, lubię go. Lubię gnoja. Ten dźwięk to coś pięknego, no. Ale chyba do BMW E46 da się włożyć silnik. Jakąś V8 i brzmi tak samo właśnie. Jeszcze pamiętam, do którego można było. Chyba do E46. Wkładało się, robiło się swapa na V8 i dokładnie tak samo samochód brzmi jak ten Mercedes. Co jest dziwne, bo tak nie powinno być. Dlatego, że dźwięk Mercedesa, tego akurat Mercedesa, kształtuje układ wydechowy cały. To jest specjalnie tak zaprojektowany, żeby tak pierdział też. No oczywiście silnik też robi swoje, nie? Mówiliście, żeby L nacisnąć, żeby schować. Zobaczmy. Łooo, ale beka. A w dół krzyżyk, przytrzymam dłużej. Nie działa, nacisnę raz, nie działa. Okej, czyli L, ale super. Dobra. No to teraz chodźmy sobie po Aventadora. Nie wiem którego, wybieraj którego. Super Veloce czy jakiś inny. A, czy pierwszym, moim pierwszym samochodem był punkciak 1. Z silnikiem 1.1. Oj, to ja trochę lepiej miałem. A to ci zaraz powiem. Mimo to się psuł, tego pamiętam. Wspaniałe pierwsze podróże nad morze z Katowic. 80 km na godzinę i heja. Ja miałem Passata B3 z 91 roku. Fajne auto. Tanie w utrzymaniu. A co ciekawe, dopiero jak sprzedawałem, wymieniłem turbosprężarkę, tak jak to się tam nazywa? No sprężarkę, nie, to nie jest turbosprężarka, po prostu sprężarkę chyba, tak, nie wiem. Tak czy inaczej zyskał dużo mocy, bo jak się okazało, on coś tam miał odcięte i miał tylko, nie wiem, coś tam, jakąś, jakiś wężyk miał odprowadzony inaczej i przez to miał mniej mocy. Ja się zawsze zastanawiałem, jak on się tak muli, nie? Ja nie mogę nic wyprzedzić. A potem się okazało, że kurde, dla ziomka, który ode mnie kupował, właśnie wymieniłem to, nie? Bo tam ona się już zużyła, ta sprężarka. I kurde, przejechałem się nim kawałek i ja pierdzielek, ja miał taki samochód, ja bym go nie sprzedawał. I miałem silnik oczywiście 1.9 TDI. Ej kurde, co to za koksu jest? Aha, S2. Jest Aventador, oczywiście tutaj wszystko się rusza, spoiler. Wloty powietrza się wysuwają, wszystko działa jak należy, tak? Bo to jest Forza. Zobacz.
tak? Spoilerek i wloty. To jest właśnie fajne w tej grze, no. Masz takie drobne szczegóły, które kochasz. To jest super. I zobacz, te wloty się chowają przy wyższych prędkościach już, nie? Wysuwają się tam gdzieś w okolicach 170 km na godzinę. Spoiler też się chowa przy wyższych prędkościach. Ale jak zwalniamy... A tutaj tego nie ma, ale w Pagani Wirze jest tak, że... W jakimś jeszcze samochodzie jest tak, że jak hamujemy, to spoiler się tak ustawia specjalnie, nie? Zobaczcie, fajnie, to wszystko rusza. To jest super. O i tutaj mamy te wloty powietrza, nie? 160, gdzieś około 160 km na godzinę, 140, 130. To różnie tam się wysuwają, widzę. Spoiler, wloty, nie? Jeszcze z przodu brakuje czegoś. Ale chodzi ogólnie, wiem, że Aventador ma bodykit. Chodzi ogólnie o to, że ta gra jest szczegółowa i ma dużo takich różnych szczegółów, które cieszą, nie? No teraz same Aventadory będą. Fajnie. I fajnie się nim jeździ. Napęd na 4 koła. Jest samochód do wygrywania w Forzie. Pięknie. Okej. Aha. Tutaj mamy przez tunel. Fajnie to wygląda, nie? W kokpicie. I ta deska rozdzielcza odbijająca się w przedniej szybie. To jest po prostu mega. Ta gra ma dużo takich właśnie szczegółów, które docenią fani motoryzacji. A jednocześnie można się fajnie pobawić jako w takiej grze arcade'owej, no nie? I piękniusio. Świecą się oczywiście tarcze hamulcowe. Doceniasz takie szczegóły, jak pograsz w jakąś kiepską grę wyścigową. Wbijesz sobie do takiej Forzy i powiesz, to jest to. No nic, ja was zapraszam na kolejne streamy. Mam nadzieję, że wam się ten podobał na Twitchu. I trzymajcie się, do następnego razu. Heja!